Otwieram 35. sesję Rady Gminy Załuski. Dziękuję za uwagę. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Pana Wójta, pracownikami urzędu. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję zaproszonych gości w osobach Pana Pawła Wojmajera, dyrektora Miejskiego Szpitala. Witam Pana Tomasza Mistrzaka, kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Górnictwa w Polsku w Biurze Powiatowym. Witam serdecznie Pana Radnego Powiatowego. Witam Pana członka Rady Społecznej z Polsku, Pana Kazimierza Jana. Witam kierownika, przepraszam, prezesa Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbska. Witam Panie Panów Sołtysów. Witam też serdecznie na sali młodzież z naszego klubu sportowego Korona Karol Nowo, w osobach tam te trzech młodych kolegów, piłkarzy, z tego co zdążyłem się zorientować. Witam prasę. Szanowni Państwo, co do kworum, na 15 rady 13 podpisało listę obecności, także obrady sesji są prawomocne. Co do porządku obrad, wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały dotyczące odwołania przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Zgromadzeniu Społecznym Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku i druga uchwała w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Społecznej w Płońsku. Wniosek ten podpisało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radnych. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o uchwałę numer, jest napisane 73 w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej ZOS. Czy Pani Rada może pomóc policzyć? Pani Radna? Nawet 6, tak? Proszę, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wymagana większość głosów 8. Także wniosek ten zostaje uwzględniony. W takim razie nie wiem, czy co to drugie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej. No ale muszę to przekładać. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Żeby wprowadzić do porządku obrad sesji punkt, musi być 8 radnych. Nie uwzględniam. Nie uwzględniam. Przepraszam, jeżeli to było przejęzyczenie, pozwólcie Państwo do reasumpcji tego głosowania. W takim razie jeszcze raz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o rozszerzenie o uchwałę w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej? Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za? Pani Radna, Pani policzy. 7. Kto z Państwa się wstrzymał, to powiem. 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? 2. Tak czy tak, wniosek nie został przegłosowany. O rozszerzenie tego punktu. W takim razie, co do tej następnej uchwały? Kto z Państwa radnych jest w takim razie? Bezcelowy. Bezcelowy, właśnie rozumiem. Dziękuję serdecznie. Co do porządku obrad, ja składam wniosek. Po punkcie trzecim chciałbym wprowadzić punkt wystąpienia zaproszonych gości. Pan Wójcik chciał zabrać głos, prosił tutaj Pan Paweł Obejmajer, też chcieli zabrać głos, także w tym punkcie chciałbym wprowadzić ten punkt do porządku obrad sesji. Jako punkt czwarty. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Kto jest przeciw?
Dziękuję serdecznie. Punkt następny wnioski o omówienie protokołu z 34 sesji Rady Gminy. Protokół podpisałem na dzień dzisiejszy. Nie wpłynął żaden wniosek. W takim razie przechodzimy do punktu następnego. Będą to wystąpienia zaproszonych gości. Co do kolejności, panowie posłowie. Pan Paweł Obiemajer, proszę bardzo, pan dyrektor. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Jednocześnie chciałem przeprosić, że nie byłem na poprzedniej sesji. Niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły mi do Państwa przyjechać, a czuję się w obowiązku, po pierwsze jako ten stary, nowy dyrektor, pokazać się przed Państwem i powiedzieć kilka zdań o szpitalu. Ale jednocześnie bardzo serdecznie chciałem następnie podziękować za Państwa dotację finansową, którą przekazaliście Państwo jeszcze w starym roku w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla szpitala. Tych środków jeszcze nie zagospodarowaliśmy, więc ja będę Państwa na bieżąco informował, jak zostały, na co zostały przeznaczone, ale bardzo Państwu serdecznie dziękuję, bo tych środków w ubiegłym roku nie wpłynęło dużo tak naprawdę z opóźnienia oczywiście dotacji z samorządu powiatu polskiego, to wpłynęło, dostaliśmy łącznie 49 tysięcy złotych, więc to jest kwota znacząca w tym budżecie, którego otrzymaliśmy od Państwa. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj jest również sesja powiatu płońskiego, także bardzo dziękuję, że mogę w tym punkcie wcześniej wystąpić i mamy również posiedzenie zarządu powiatu, na którym będę omawiał propozycję, bo dostałem propozycję od pana starosty Andrzeja Stopy, żeby napisać nowy plan naprawczy dla szpitala w Płońsku. Ten termin okazał się dość krótki, bo to był termin do końca stycznia, więc poprosiłem o przedłużenie, ponieważ jestem w sumie 2 miesiące dyrektorem po konkursie. No, byłem przecież 2 miesiące wcześniej, pełniłem obowiązki, ale to jest zbyt krótki okres, żeby odpowiedzialnie można powiedzieć, że można napisać jakiś plan naprawczy w ciągu tam powiedzmy miesiąca. Tym bardziej, że zakończenie rozliczenia ubiegłego roku będzie trwało gdzieś przynajmniej do marca, więc to jest dzisiaj trudno o tym mówić. Natomiast działania oczywiście naprawcze podjęliśmy. Przede wszystkim chciałem Państwa uspokoić, że pewnie Państwo wiecie już dzięki mediom powiatowym, że mamy zabezpieczoną kadrę medyczną w oddziałach kardiologii internej i to jest naprawdę wysokospecjalistyczna kadra. W oddziale kardiologii pracuje w tej chwili 3 kardiologów, dwie, jest taka pani doktor, wymienię nazwisko, żona tajemnica, pani doktor Ewa Kamczyńska, która jest ordynatorem, pan doktor Tomasz Saniewski, asystent, jest jeszcze pan doktor Mariusz Kujawski, który wykonuje echo dla całego szpitala kardiologii, od lutego będzie jeszcze jeden pan doktor Pożoga. To są specjaliści z warszawskich szpitali. Tak się składa, że akurat z różnych, co pani doktor z szpitala MSW przy Wołowskiej, pan doktor Saniewski z Bielańskiego szpitala, pan doktor Kujawski ze szpitala przy ulicy Grenadierów. W związku z tym mamy też dostęp, bo Szpital Płoński ma pewne ograniczone możliwości diagnostyczne i lecznicze, ale dzięki obecności tych osób, które oczywiście nie zerwały kontaktu ze swoimi placówkami, w których pracowały, mamy możliwość współpracy z tymi oddziałami klinicznymi, ewentualnie przesuwania pacjentów na zabiegi czy leczenie wysokospecjalistyczne. Podobnie w oddziale internistycznym, tutaj ordynatorem jest pan doktor Piotr Gryglas, to jest osoba znana również z takich wystąpień medialnych, on w telewizji i publicznej i w TVN prowadzi takie pogadanki, ale to akurat nie chciałem, nie dlatego jest
dobrym specjalistą, bo to różnie wygląda z osobami, to niekoniecznie to jest, tylko chciałem tak przybliżyć osobę. Natomiast jest jeszcze kilku asystentów, w tym dwie koleżanki, które prowadzą pod oddział diabetologiczny. To jest pani doktor Justyna Tarwacka, Błyszczanka, która nigdy w Polskim Szpitalu nie pracowała, ze szpitala przy ulicy Banacha, z kliniki diabetologii. I druga pani doktor Monika Rachuta, która również jest specjalistą diabetologiem. Są jeszcze dwie osoby, to jest dietetyk kliniczna i edukator diabetologiczna. W związku z tym, jeżeli chodzi o cukrzycę, mamy zabezpieczony taki pełną opiekę, łącznie z opieką, z edukacją, z dietetyką. To ma wielki wpływ na funkcjonowanie szpitala, dlatego że również szkolimy personel pielęgniarski, personel działu żywienia, również w dietach, w stosowaniu insulin i tak dalej. To samo dotyczy oddziału wewnętrznego, tam również jest były ordynator dr Walicki, który jest w trakcie specjalizacji z nefrologii. Jest jeszcze oczywiście dwóch rezydentów i jest jeszcze dwie koleżanki, jedna z gastroenterologii, a druga, która jest internistką i kardiologiem. Także ten zespół internistyczno-kardiologiczny w tej chwili jest, myślę, że na wysokim poziomie. To, co jest, no reszta oddziałów funkcjonowała w miarę dobrze, jeżeli chodzi o ginekologię, położnictwo, to jest świetny zespół. No niestety te kilka takich, nieładnie mówiąc, wpadek, które dotyczyły szpitala Błońskiego, jakieś wysokie odszkodowanie, które tam szpital musiał ponosić, no to miało wpływ na ilość porodów. Teraz w tym roku ta ilość się troszkę zwiększyła. Na dzisiaj to jest 40 kilka porodów, więc może do 50 do końca miesiąca dobijemy. No nie wiem, czy to jest tylko jednorazowy, akurat to tak się złożyło, czy to może być stały już taki, taki trend, który mam nadzieję się utrzyma. Tu również jest ścisła współpraca chociażby między tymi koleżankami z diabetologii, bo występują cukrzyca ciężarnych, więc tutaj też jest to szkolenie i leczenie ewentualne funkcjonuje. To musimy na pewno poprawić, jeżeli chodzi o szpital, to jest ten pierwszy wizerunek, czyli oddział ratunkowy, bo on nie działa tak, jak byśmy chcieli, żeby działał. Taka współpraca płynna między lecznictwem otwartym, przychodnią specjalistyczną, która jest przy szpitalu i właśnie szpitalem, dlatego że w przychodni w większości powinni pracować lekarze, którzy pracują również w oddziałach, w związku z tym wtedy jest płynność pracy, wtedy pacjent ma pełną opiekę taką i szpitalną, i po szpitalną. W tej chwili to wygląda tak, że generalnie w większości poradni specjalistycznych pracują lekarze spoza szpitala, którzy nie dyżurują i często nie pracują w ogóle w szpitalu. I teraz już zaczynamy to zmieniać, także myślę, że to gdzieś tak już do jakiegoś końca marca powinna być ta sytuacja znormalizowana i uporządkowana. No i cóż, to co jest problemem, to jest niewątpliwie finanse szpitala, które niestety nie można powiedzieć, że to jest silny punkt. Mam nadzieję, że to za jakieś 2-3 miesiące wiele tych elementów zostanie wstrzymane, czyli zadłużanie się, bo wspomniałem o tej przychodni. No, przychodnia niestety wykazuje dużą stratę, mając jednak dość duży kontrakt roczny. W związku z tym myślę, że inne troszeczkę ułożenie umów, inny podział kosztów, ograniczenie tych wydatków na wiele rzeczy uda nam się to zahamować. No, o zamykaniu oddziałów w tej chwili, myślę, że już się to zamykanie zakończyło, więc nie mamy jakichś planów zamykania ani oddziału rehabilitacji, ani zakładu opiekuńczo-leczniczego, ani też właśnie oddziału położniczego, bo to słyszeliście Państwo takie pomysły. No, na pewno ani kardiologia, ani interna, ani reumatologia również nie. Także czekamy na zmiany, które Ministerstwo Zdrowia przygotowuje, bo do końca nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Teraz są pewne utrudnienia, bo kontrakt jest podpisany na pół roku. No ale mam nadzieję, że my tutaj się w Polsku obronimy, mając jeszcze wsparcie samorządów tutaj i powiatowego, i samorządów gminnych.
Także również chciałem powiedzieć, odbyła się 2 dni temu Rada Społeczna i po Radzie Społecznej oficjalne przekazanie, bo uruchomiliśmy to do końca roku, przeprowadziliśmy przetarg na zakup tomografu komputerowego, ponieważ Starostwo Powiatowe przekazało nam 2 400 000 na ten zakup. Nie się udało do tego zakupu, do przetargu dopisać jeszcze zakup aparatu USG za około 400 000 zł. W związku z tym w tej puli kupiliśmy 2 rzeczy. Właśnie ten tomograf i ten aparat USG. Ze swojej strony chciałem również podziękować członkom Rady Społecznej, w tym panu Michałowi Kazimierczakowi za współpracę. My mamy tutaj w tym zakresie niedługą historię współpracy, ale generalnie to tutaj tak trochę się pewna niezręczność, bo mieliście państwo jakieś pewnie inną pomysł innej uchwały, ale ja muszę powiedzieć, że ta współpraca odbywa się bardzo, bardzo dobrze i to jest jeden z bardziej odważnych radnych, muszę powiedzieć, którzy wspierają dyrekcję szpitala. Także tutaj chciałem ze swojej strony za tę współpracę podziękować. Proszę Państwa, nikogo nie zapraszam do szpitala, broń Boże, w odwiedziny tak, bardzo, bardzo proszę. Myślę, że za jakieś 2-3 miesiące będziemy mogli się jakąś troszeczkę bardziej usystematyzujemy pewne działania i pewnie ten pierwszy wizerunek szpitala, czyli ta kwestia tego oddziału ratunkowego też pewnie będzie jakoś lepiej zorganizowana. No ale gdyby tak się stało, to oczywiście czy Państwa tutaj jacyś znajomi, rodzina, to prosimy również o jakiś kontakt, nawet bardzo proszę o bezpośrednie, ale w każdym razie dzisiaj ta atmosfera jest inna niż była. Lekarze są nastawieni bardzo, są w sposób otwarty, mają inne podejście, naprawdę bardzo, bardzo empatyczne i serdeczne do pacjentów. I to dzień dobry, do widzenia, jak się pan czuje, nie jest niczym nadzwyczajnym. Także chciałbym Państwa uspokoić i powiedzieć, że to naprawdę jest szpital. No, nie chcę tutaj nadużywać publicznie pewnych określeń, ale takie padły na posiedzeniu przed Rady Społecznej, że mamy szansę wybudowania takiej swojej tutaj naszej leśnej góry, a nie dziury. Także myślę, że możemy, mam nadzieję, że będzie Państwo za kilka miesięcy mogli, bo my również te sprawy finansowe unormujemy na tyle, że będziemy mogli spokojnie, jakoś bezpiecznie funkcjonować. Dziękuję serdecznie Państwu za zaproszenie i bardzo dziękuję jeszcze raz za ten gest Państwa i tę dotację, bo naprawdę każde środki finansowe są bardzo ważne, bo czy jakiś kardiomonitor, czy jakiś respirator, no to wszystko bardzo dużo kosztuje i to odtwarzanie sprzętu jest niezbędne, a to tak naprawdę jest, no cóż, ten szpital jest naszym wspólnym dobrem, także bardzo Państwu serdecznie dziękuję. No i ja jestem do dyspozycji na co dzień jako i dyrektor, no i Rady Województwa Mazowieckiego, który był jeszcze potrzebny w jakimś zakresie, to również jest do dyspozycji. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Państwa radnych, ewentualnie pozostałych Państwa, chciałby jakieś zadać pytanie, ewentualnie jakieś pytanie? Proszę bardzo, Pan Radny Koprowski. Witam Państwa serdecznie, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze. Na wstępie chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców, bo również otrzymuję sygnały, że ta atmosfera w tym końskim szpitalu się naprawdę poprawiła. Myślę, że przez ten krótki okres zrobił Pan bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż poprzednik. Ja mam tylko takie jedno drobne pytanie związane z zapowiadaną reformą służby zdrowia przez ministra zdrowia. Czy widzi Pan tu jakieś zagrożenia tej reformy w kontekście polskiego szpitala, a mianowicie budowy tej sieci szpitali? Czy jakieś oddziały w związku z tym są zagrożone? Dziękuję, proszę Pana. Proszę Państwa, no, nie chciałem siać tutaj w niepokoju, ale rzeczywiście jest z tych wstępnych planów, bo ustawy nie ma na szczęście jeszcze, ale z tych wstępnych planów wynika, że mogą oddziały specjalistyczne mieć duży kłopot z wejściem do sieci. My mamy taką sytuację, że
W tym drugim stopniu referencyjności, bo są podstawowy, rozszerzony, tylko aspirujemy do tego rozszerzonego. No, brakuje nam w zasadzie jednego oddziału, to znaczy mamy w tej chwili 11 oddziałów, to znaczy 12 można liczyć, że to jest ta psychiatria ambulatoryjna, ale to nie wchodzi w tę sieć. Jeżeli chodzi o te podstawowe oddziały, to interne, pediatrię, chirurgię i ginekologię z położnictwem i to my oczywiście mamy, ale mamy również oddziały specjalistyczne, oddział ortopedii, oddział kardiologii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, no to znaczy noworodki oczywiście, no oddział ratunkowy i tak dalej, ale problem jest tego typu, że w tej drugim szczeblu powinny być trzy z wymienionych w jakiejś tam grupie i w tej grupie jest wymieniona właśnie ortopedia, kardiologia, ale jest również wymieniona urologia, jest wymieniona chirurgia dziecięca, jest wymieniona już nie pamiętam dokładnie jeszcze też w każdym razie neurologia. I my mamy rehabilitację neurologiczną. Ja zarejestrowałem pod oddział urologii, tak żeby trochę jakby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, bo zabiegi urologiczne były i są wykonywane w moim szpitalu. Z tym, że tu podobno będzie brane pod uwagę rok 2015, no więc wtedy nie było tego pododdziału urologii. Natomiast to się płynnie zmienia. Ja umówiłem się 2 lutego, jest umówiony z panem wiceministrem Jarosławem Pinkasem, ponieważ my się znamy jeszcze, kiedyś tworzyliśmy razem kolegów lekarzy rodzinnych. I o dziwo spotkałem pana doktora ministra na spotkanie, nawet o tym powiedziałem w piątek, było takie spotkanie noworoczne w Warszawskiej Izby Lekarskiej. No i minister poznaje kolegów, mimo tego, że został ministrem. Kolega Rówkowicza, jak znałem, bardzo dobrze wydawało mi się, jak został ministrem, to nie poznawał kolegów już. Nie odbieram telefonu, a teraz znowu nie odzwania, więc tak, to taka ciekawostka. No ale to widocznie od człowieka zależy, więc właśnie ten minister Pinkas, umówiliśmy się, dzwoniłem w poniedziałek, umówiliśmy na drugiego i chcę porozmawiać, bo mamy taki pomysł, że powiem teraz, bo może to nas wtedy jakoś tam przemyśli do tego drugiego szczebla. Mamy taki pomysł zorganizowania, już mówiłem o tej diabetologii dość szeroko, bo nie chcę Państwu za dużo czasu zabierać. Mamy taki pomysł, żeby zorganizować taką skoordynowaną opiekę diabetologiczną nad pacjentem, a teraz te koordynowane opieki są właśnie tak punktowane. No i chcę się zapytać pana ministra, czy to, bo takich ośrodków nie ma w Polsce. Mimo wielu oddziałów diabetologicznych, to chodzi o to, żeby pacjent nie stał w kolejce, bo na przykład jak wymaga zabiegu okulistycznego, a często pacjenci z zaawansowaną cukrzycą wymagają takich zabiegów, no to nie mogą, to trzeba się ich umawiać w kolejkę i czekają rok, czy półtora, czy pół roku na jakiś zabieg, na przykład na seroterapii, to takie są terminy. W związku z tym, my w tej chwili podjęliśmy współpracę i to już się dzieje. Pacjentów wysyłamy albo do pana profesora Szopnika na Pragę, albo do szpitala Brudnowskiego, albo do Ciechanowskiego, w zależności od tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zakres ten okulistyczny, ale to pacjent cukrzycowy to jest również pacjent, który ma problemy z nerkami, często są zaburzenia właśnie nefrologiczne, zaburzenia neurologiczne, dotyczące nerwów obwodowych, kardiologiczne. Ten tomograf, który teraz mamy, może również po cukrzycy często człowiek chorujący na chorobę wieńcową nie czuje tych dolegliwości ze względu na taką polineuropatię, czyli właśnie zaburzenia tego odczuwania bólu. I my mamy taką możliwość teraz robienia takich badań, które przesiewowe w tej tomografii, które pokazują obraz naczyń wieńcowych, ale nie jest to koronarografia, czyli to jest nieinwazyjny zabieg. I jednocześnie pokazuje te naczynia wieńcowe właśnie u tych chorych cukrzycą, trzeba o tym pamiętać, bo można dostać zawału serca, nie wiedząc, że nie odczuwają dolegliwości wieńcowych. Więc oczywiście to będziemy próbowali w miarę możliwości to skoordynować. Może ta skoordynowana opieka da nam taką szansę wejścia do tego drugiego szczebla, a jak nie, no to ta sprawa właśnie to nic nie kosztuje, jak nie kosztuje nas więcej oprócz takiej współpracy z pacjentem właśnie. Chodzi o ten, no, jedną rzecz udało nam się tutaj już skoordynować, bo na terenie szpitala jest stacja dializ, która nie jest szpitalną stacją, tylko jest firmy Fresenius, ale no, też ta współpraca była ograniczona bardzo. Natomiast w tej chwili zaprosiłem do współpracy kolegów chirurgów naczyniowych, którzy pracują w szpitalu praskim, który tam ten oddział otwierałem, jak byłem tam dyrektorem. No już temu sporo, już nie wiem, w 2010 roku pewnie.
i oni wykonują przetoki do dializoterapii właśnie w ramach naszego szpitala. W związku z tym tutaj ci pacjenci nie muszą z Płońska, a to często są cukrzycowi pacjenci, nie muszą jeździć do Warszawy, czy to się nie ma na naszym terenie. Ciechanów się tu nie zajmuje, w Płocku chyba w ograniczonym zakresie, w Mławie chyba tylko jest jeden lekarz, Szczepan Koźmiński, który się tym zajmuje. Także to jest też ogromna taka szansa. Więc zobaczymy, chcę to opowiedzieć, żeby panu ministrowi, może nam się uda jakiś tutaj program taki zorganizować w Płońsku, żeby nam, żeby się udało nam do tej drugiego szczebla jakoś szpital wpisać. No, ale niewątpliwie jest to zagrożenie, jeśli by miało tak po prostu sobie, ja sobie nie wyobrażam, co by było, gdyby się udało zamknąć te trzy oddziały w ubiegłym roku. No to nie chcę o tym myśleć, ani finansowo, ani bo kontrakt na tych trzech oddziałów miesięcznych jest ponad 800 tysięcy złotych, więc jakby sam kontrakt jakby nie był wykonywany przez 2-3 miesiące, no to już jest dramat. A poza tym kadry byśmy nie zebrali, bo to się nie uda, bo czegoś to się zamknie. Sami Państwo wiecie, tak jak wszędzie, czy coś zlikwiduje, szkoła się zlikwiduje, czy jakiś ośrodek pomocy, czy cokolwiek. No to później odtworzenie tego jest i drogie, i bardzo trudne. Także tutaj też bardzo duże podziękowania dla wszystkich radnych i rady społecznej, i wsparcia tutaj i samorządów, i pana wójta, który też mnie wspierał tam i formalnie, i nieformalnie w różnych obszarach. I to jest naprawdę ważne działania, bo one, no oczywiście udało się kadrę zaprosić, ja też tam obiecywałem, że kiedyś jak w szpitalu praskim, bo szpital polski jest eleganckim szpitalem tak naprawdę, jak tam poszedłem do praskiego kiedyś w 2007 roku, to szpital wyglądał jak, no w ogóle dramatycznie, bo przed remontem, bez nowego skrzydła, ja też mam jakieś wizje, roztaczałem tej kadrze, bo powiedziałem, że jak już odchodziłem po 4 latach, to właściwie to co opowiadałem, to jakby może doszło do tego poziomu, który obiecałem. Ale na Pradze to się mówi tak to mi się podobało bardzo, to środowisko jest szczególne, takie jeszcze wymierające, ale jeszcze jest. Oni mówią tak, jak się dobrze obieca, to ich dotrzymać nie potrzeba. Ale to może u nas to raczej dotrzymujemy słowa. Także no, pan radny ma rację, no to jest jakieś zagrożenie, ale myślę, że jakoś nam się uda z tego wybrać. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy z państwa chciałby jeszcze? Pan radny Zimiński, proszę bardzo. Dziękujemy za informację. No wiadomo, że dopiero pan dyrektor się wdraża w to wszystko. No może wychodzę przed orkiestrę, bo to jest domena przewodniczącego, ale po prostu byśmy chcieli, jeżeli pan dyrektor kiedy będzie miał chwilę czasu, tak w okolicach kwietnia, jak już będzie konkrety, wiadomo ile jest zadłużenia, ile wszystko, jak będzie podliczony bilans. Także przepraszam, że wyszłem przed orkiestrę, ale zapraszamy w wolnej chwili, bo oczywiście wiadomo, każdy ma swoje grafiki. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan dyrektor tutaj w pierwszym wystąpieniu mówił, że jest otwarty i z miłą chęcią się z nami spotkać. Na pewno pan Wójtek. Proszę bardzo. Tak, ja bardzo witam serdecznie wszystkich na tej dzisiejszej sesji, właśnie wszystkich gości zaproszonych. Wysłuchałem z przyjemnością tutaj pana dyrektora Wehmajera w zakresie koncepcji rozwoju szpitala. Ja tak trochę żartem mówiąc, jak usłyszałem, że pan dyrektor odwiedza, ja się zapraszam do odwiedzenia szpitala, to ja trochę odwiedzałem szpital, w związku z czym nie radzę, lepiej żebyśmy zwiedzali ten szpital. Ale chciałem powiedzieć, że szybko można markę zepsuć instytucji, nie tylko pogrożyć finansowo, ale też tak powiedziałbym zaufania publicznego, a szpital jest taką instytucją zaufania publicznego, czyli nasze zdrowie jest w dobrych rękach. I panie dyrektorze, chcę powiedzieć, że ja tu zawsze krytycznie, ale mam swoje zdanie, że chyba era dyrektora Psujka już minęła, teraz jest dyrektor odnowiciel, a zatem będzie coś, co będzie odnowienie tego zaufania. My mieszkańcy Gminy Załuskiej spotykam się między świętami, starszymi osobami wykroczonymi i zawsze mówię w trosce, co to z tym naszym szpitalem będzie, bo nie wiem, co jest wyjechać do Planowa czy do Płocka w pewnych sprawach. Tutaj pan dyrektor, nawet te działania, które mamy możliwość obserwacji, dobra kadra, wzmocniony szpital, ale to będzie też wymagało czasu i też te finansowe sprawy są dosyć trudne. Ale życzę wszystkiego dobrego i proszę takie
łacznikami, żebyśmy się zawsze dobrze, w dobrej atmosferze, poczucia bezpiecznego zdrowia do wszystkich spotykamy. Dziękuję panu Wojtowi. Ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Także serdecznie panu dyrektorowi dziękujemy. Miło by nam było widzieć się w niedługim czasie, tak jak już padło z tej sali. Za dzisiaj dziękuję serdecznie i zapraszam na termin. Dziękuję. Pana Sopuści rozumiem, tak. Szanowni państwo, zanim udzielę głosu panu kierownikowi, bardzo przepraszam, ale koło mojej lewej ręki siedzi nowa twarz. Jest to pan adwokat Maciej Pawlikowski. Od 1 stycznia obsługuje Radę Gminy Zawodzkiej pod względem prawnym. Poprzednik pan Rafał Drugiewski skończyła mu się umowa. W konkursie obecnym wygrał pan właśnie tutaj pan Maciej, tak serdecznie panu gratuluję. I myślę, że nasza współpraca będzie też owocna, tak jak jest poprzednim adwokatem, który nas reprezentował. Proszę bardzo, w takim razie pan Marzyniczek, proszę bardzo, pan kierownik. Panie Przewodniczący, dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Szanowni Radni, Panie Wójcie, wszyscy znajomi, bo jak też mieszkańcy gminy Zawodzkiej, wszyscy pewnie państwo wiecie, więc serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu. Poprosiłem o tą możliwość, ponieważ chyba wszyscy pewnie, którzy nasza gmina jest z rolnictwem związana, jak wszyscy wiemy, i temat rolnictwa jest u nas, z tego żyjemy, można powiedzieć. Dlatego też pojawiła się taka duża jakaś fala zaniepokojenia związana z tym, że może tam ktoś z tymi płatnościami, które agencja ma wypłacać, coś jest nie tak, że tam ktoś może nie być, może coś chciać oddawać. Poczytałem sobie też troszeczkę, żeby przygotować się na spotkanie z państwem, przygotowałem różne informacje. Na różnych nawet takich starałem się pójść do źródła. No i tak się troszeczkę zdziwiłem, ponieważ no, jak państwo wiecie, no, pracuję u źródła, czyli w agencji, która wypłaca te pieniądze, więc niektóre informacje osób, które też wydawało się dobrze powinny wiedzieć, co jak to wygląda, to te informacje, które pojawiły się od osób, mimo co zdziwiłem. Nie będę oczywiście teraz dociekał, z jakiego powodu tak to się dzieje, bo państwo sami sobie możecie wyciągnąć wnioski po tym, co może państwu spróbuję przedstawić. Tak pokrótce troszeczkę, bo jesteśmy teraz w okresie początek stycznia jeszcze cały czas, więc tak chciałem wszystkim przypomnieć, że w budżecie tam w agencji jest zmiana roku budżetowego i zawsze było tak, że sprawdziłem sobie od początku działalności agencji. Zawsze była właśnie tak zwana przerwa wypłata w wypłacaniu pieniążków i to w tym roku też nastąpiło i może niektórzy to wykorzystali, nie wiem, tak, ale to sprawdziłem, było nawet tak, że dopiero w lutym była dalsze wypłaty. My w tym roku już wypłacamy, ponieważ właśnie zostałem zaproszony na dzisiaj, to tak też mam przyjemną informację, że większość widzę osób, które widzę na sali, też jest rolnikami, którzy są w naszej bazie, którzy wypłacą pieniążki, podpisuje decyzję, więc w dużej części tylko państwa znam podpisane tę decyzję. Także też przypominam tylko, że decyzje w tej chwili nie wysyłane są, więc potrzeba ewentualnie sprawdzać na kontach. Tak, że płynie na konto, to znaczy, że pieniążki są już wypłacone, decyzja została wydana. Jeśli się komuś nie zgadzało, to oczywiście zapraszam zawsze do nas w celu ustalenia jakichś ewentualnych tam nieścisłości. Także, ale tak po kolei może jeszcze. Także wypłacamy już pieniądze ciąg dalszy. Tylko to zmienimy się troszeczkę, jeśli chodzi o kolejność wypłacania pieniążków, bo było sprawdzone, było wcześniej wypłacane, więc żeby tak nie było, że zawsze czasami zostały pieniądze na kwietnie na początku, no więc to troszeczkę jest zmiana. Ja przypominam, że 2 grudnia dopiero były wypłacane zaliczki. To jest taka ciekawostka, że w ogóle zgodnie z przepisami unijnymi to od początku istnienia agencji, czyli w okresie śmigła Unii Europejskiej, te zaliczki mogły być wypłacane. Nie były, no bo wiadomo, że powiem szczerze państwu, dla rolników to bardzo dobrze, że są zaliczki, tak? Ale dla nas jako urzędników, którzy to mają służyć, to jest fatalna rzecz. Dlatego, że mamy dwa razy tak samo roboty musimy zrobić. A robią to ci sami ludzie. Także to pod tym względem jest niestety dla urzędników nie za bardzo, natomiast dla rolników dobrze.
drugiego z rzędu była wychodzona zaliczka, to w tym roku było, znaczy w tym kampanii oczywiście, na miesięcy w ubiegłym roku, bo one były wypłacone. Jest o tyle dobrze, że jest 70% było wypłacone wszystkich płatności. Także to też jest o tyle dobrze, że tak naprawdę ci, którzy no, te 30% to jest minimum, które mogliśmy nie wypłacić. Jest to związane z tym, że mamy sobie, sami pewnie Państwo wiecie, też takie informacje pojawiły, że będziemy karać niektóre. Więc ja przypominam, że karze się tylko tych, którzy są winni, tak? A agencja prawie jest ostatnia, która chodziła o karanie rolników. Jak ja powiem szczerze, no nie pracowałem w agencji wcześniej, to pewnie Państwo wiecie. Natomiast jako rolnik mogę powiedzieć, że chyba drugiej instytucji, która jest tak pro rolnika, pro jakby beneficjenta, to jeszcze w żadnym urzędzie takiego podejścia nie widziałem. Zwróćcie Państwo uwagę, jakiekolwiek zaświadczenie, czy ktoś płaci za zaświadczenie do agencji? Nie. No właśnie. A w każdym innym urzędzie za wszystko się płaci, praktycznie to wszystko. Przepraszam, tam też tam jakieś różnice. No robimy za darmo fotografię, tak? Przychodzicie, prosicie o wniosek na przykład jakiś, za darmo jest to pokrywane przez naszych pracowników. Mało tego, za zgodą z oginami też nie pokrywamy, nie wiem już. A to jest kolejny pracownik, który jest tam czasem gdzieś spędzić przez tym, żeby to mamy poświadczyć. Także pod tym względem naprawdę uważam, że ja się dziwiłem, powiem szczerze, że jest aż tak. Znaczy my tu jako rolnicy, to powiem szczerze, pod tym względem mamy bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to się za szybko nie zmieni na niekorzyść rolników. Także na razie jest pod tym względem uważam dobrze. Natomiast wracając do tej płatności, średnio procent został wypłacony. Teraz oczywiście, ponieważ tak wiecie, ci co mają te płatności, to wiecie o tym, że płatności się zmieniały. Od czasu aneksji, czyli od 2004 roku. Przełomowym rokiem był 2014, kiedy to niestety zostały już, jak wiecie Państwo, nowy BROW. Niestety zostały też nowe płatności wprowadzone. Niestety dlatego, że no, bo o tyle wadę, że jest to skomplikowane bardziej po prostu. Im więcej płatności, to może dobrze dla rolników, bo oczywiście może te stawki jakby miały wzrost, przypomina, miały też wzrastać płatności do kartera. Nie wiem, czy wszyscy to czuliście, że zostają co roku, czy nie? Ciekawości. W każdym razie okazuje się, jak przed, czyli większość to szybko nie wzrastają z jakichś tam powodów. A płatności doszło. Kiedyś były tylko jedna płatność, później tam dwie, a teraz to nawet są tacy rolnicy, co mają ładnych już prawie 10. Im więcej płatności, tym więcej pracy. To oczywiście do tego dążę. I to się wiąże z tym, że z różnych przyczyn, nie wiem dlaczego, w 2015 roku były już wydane decyzje bez zamknięcia wszystkich kontroli. Nie wiem teraz dlaczego, to już jest sprawa pewnie taka dla mnie trochę dziwna, że zostały płacone decyzje i pieniądze rolnikom, którzy nie został ukończony proces kontrolny. To się wiąże z tym niestety, że rzeczywiście, że te osoby zostały wypłacone niesłusznie pieniądze, czyli to się nazywa nienależnie wypłacone płatności. Niestety będą musiały, te pieniądze są nie należały im się, ale ponieważ agencja, jak powiedziałem na początku, jest agencją, która jest pro rolnika, no to te pieniądze nie będą zabierane rolnikom. Znaczy też taka informacja pojawiała się właśnie też tam, że będą zabierane. Nie będą zabierane. To mocno wyraźnie podkreślam. To jest kwota średnio wychodzi 2,97, a dobrze pamiętam, złotego dla każdego rolnika, więc też nie jest jakaś tam duża kwota. Średnio podkreślam, więc to jest jakieś tam symboliczne. Natomiast też się dotyczy, żeby ktoś może mnie później złapać za słowo, że są tacy, których tam likwidujemy. Jest też taka prawda, agencja ma też prawa urzędu skarbowego pod tym względem. Są rolnicy, którzy na przykład agenty strukturalne mają i na przykład wiadomo, z wiadomo, nie wiem, z jakichś różnych przyczyn nie powiadamiają nas, że dostali już emeryturę, ale jest taki przepis, że jak dostaje emeryturę, to automatycznie zmniejszą się kwotę renty strukturalnej. Więc jeśli te pieniądze rzeczywiście pobiera dalej, to wiadomo, że to jest nienależnie pobrane pieniądze i te pieniądze musi odbyć. Większość rolników oczywiście jest taka sytuacja, to normalnie je oddaje tak na normalniejszy sposób. Natomiast są tacy, którzy trzeba sobie likwidować w sklepie. To tak jeśli chodzi o takie rzeczy, które chciałem wiedzieć, jak to wygląda obecnie. Natomiast co do tej kampanii jeszcze. Jak powiedziałem, musimy wykonstruować te sprawy 2015 roku, więc niestety po to te zaliczki wypłacone aż w 70%, żebyśmy mogli w końcu zrobić porządek z tym 2015 roku. Jak wiecie, agencja współpracy z Inspekcją Rolnictwa jest agencją płatniczą, akredytowaną przez Unię Europejską. I to się wiąże z tym, że niestety jesteśmy oczywiście kontrolowani. Kontrolowani to oczywiście mamy też karę. Więc dlatego też musimy zrobić wszystko zgodnie z przepisami i zgodnie z przepisami te kontrole muszą być zakończone z kampanii i tak dalej, i tak dalej. Czy krótko mówiąc, obecnie robimy kampanię 2014, kończymy jeszcze, 2015 i obecną 16.
Szanowni Państwo, tymi samymi ludźmi, a nawet powiem szczerze, była też taka u nas w Polsku tradycja, nie wiem dlaczego, że jak osoba na przykład dochodziła albo poszła na macierzyńskie, to nie była zapewniona jej miejsce nikt inny. Więc krótko mówiąc, w tej chwili pracujemy mniejszym składem niż to było dwa lata temu. A musimy to zrobić. Doszło do tego, że pracujemy na dwie zmiany pełne. Właśnie po to, żeby też wypłacać te pieniądze jak najszybciej. I tak się dzieje. No, tutaj właśnie mam dane na wczoraj, bo tak poprosiłem, żeby to było, więc mamy już wypłacone w tej chwili dla naszego powiatu. Nasz powiat tak w ogóle, no może to zabrzmi tutaj dwuznacznie, ale na tle mazowieckiego przynajmniej jest jeden z czołowych, jeśli chodzi o wypłatę pieniążków. Także też taka miła informacja. 35% pieniążków beneficjentów zostało już wydane w 30% końcowe, tak? Na chwilę obecną. Do końca stycznia, ponieważ to jest jak to się kolejność jest, będzie kolejne dane 12%, czyli do końca stycznia planujemy, że to będzie blisko już 50% wypłacone. Także to jest takim normalnym trybem, temu, że mamy ze sobą państwa. Przypominam, robimy 3 lata na raz. Robimy te porządki. A mimo wszystko te płatności idą w sumie, tak jak sprawdziłem, tutaj mam jeszcze szczegóły, to przygotowałem się, jak to było w poprzednich latach, w jakim etapie, ile było pieniędzy wypłaconych. Idzie to w sumie tym samym trybem. A co do kolejności, ponieważ wypłacane były zazwyczaj pieniądze, że najpierw zostawali duzi, później reszta, to w tej kampanii jest inaczej. Najpierw zostały wypłacone już pieniądze, w dawnym roku jeszcze, dla rolników tych tak zwanych średnich, jak to tak nazywam, na naszej powiatu. I tu większość z Państwa pewnie też już miała. Natomiast w tej chwili wypłacane są pieniądze, wczoraj opisałem tam dwie listy na ponad 2 miliony złotych, tak zwane najmniejsi, czyli ci najmniejsi, którzy mają tak mniej więcej do 7 hektarów, właśnie teraz te pieniądze będą wypłacane w tych dniach, właśnie są już wypłacane. Także, a to jest u nas dość dużo, bo jest to nawet prawie 2000 rolników, to jest między 25% wszystkich, którzy są w powiecie. I na koniec jeszcze, że od 6 lutego będzie reszta, czyli ci tak zwane duże gospodarstwa, czyli których mamy w sumie już 400. I jeszcze taka informacja na koniec, bo ja jako rolnik też już dostałem, więc też przypominam Państwu, może żebyście się Państwo nie zdziwili. W tej kampanii od 2017 roku, niektórzy może dostali wnioski już od agencji właśnie, z tym kraju te wnioski są dystrybuowane. W tych wnioskach i załącznikach są troszeczkę zmiany. W tym krótkim czasie, który mieliśmy, była prośba, żebyśmy maksymalnie uprościli, co się da, ale ponieważ krótki był czas, no tych uproszczenia za dużo nie było, ale te wnioski są już też, no, prostsze do wypełnienia. Rzuciłem na nie okiem, bo to wczoraj dostałem, więc też jak to wyszło finalnie, to Państwo sami ocenicie. Natomiast to jest o tyle wygodniej, że Państwo teraz macie na wszystkich tych mapkach, nie na wszystkich, przepraszam, na części, bo tyle nam się udało, wyrysowane to powierzchnię, którą uprawiacie. Jak macie działkę ewidencyjną, to jest zaznaczone już to, co było wcześniej uprawiane. Jeśli zgadzacie się z tym, to pociągacie to tak samo, tak? Jak się zmieniło coś, to na przykład tam, nie wiem, teraz była tam pryzma jakaś obornika, a teraz tego nie będzie, to przestawiacie to do tego, co jest w tej kampanii. Także też jest takie dla rolnika dużo lepsze. No i też taka właśnie informacja, po co na te dwie zmianki pracujemy. Szanowni Państwo, no ja nie wiem, przepisy się nie zmieniły, ale czytać ze zrozumieniem to trzeba umieć, prawda? Powiem szczerze, u nas w centrali w agencji ktoś się nie doczytał, że Polacy za to, że chcą być tacy dobrzy dla rolników, kupują pracownika agencji, to dostać taką karę od agencji, że przez to, że nie zmuszamy rolników do wypełniania wniosków w systemie elektronicznym, to musimy, sami pracownicy muszą rysować za rolników, teraz te wszystkie wasze działki odrysowywać. I teraz właśnie, tylko że ktoś się u nas nie doczytał, że powinno być to dorobione w roku 2014, 15, 16, tylko nie wiadomo dlaczego to nie było robione. I teraz się okazuje, że my siedzimy po to pomocy, żeby to ile się da tego nadrobić. No niestety kary nam położą, bo oczywiście wiecie Państwo. Później ktoś powie, że kara jest wynikiem dobra. Cała się osoba, która zamieniła tyle lat pracowała w agencji, po to ze mną uważam, że chyba dobrze nie pracuje, bo uważam, że to jest niechęcy, że pracowniki po prostu zbać się za pomocą i nie muszę to robić. I to tyle, co z mojej strony. Czy jakieś pytania ewentualnie, bo nie przypomnę przewodniczący? Oczywiście, jak najbardziej. Super. Dziękuję panu kierowniku. Proszę bardzo, czy Państwo chciałby zadać pytanie, dopytać się? Jest okazja. Ja bardzo pan radny Zieliński. No bo jeżeli pan kierownik mówi, że to jakieś bajki,
przypuszczalne, no to się dowiemy od źródła, to jest przedłużenie ręki ministra rolnictwa, tak? Dwa lata temu rozpoczęło się zmniejszenie dochodów bezpośrednich. Ja to nazywam, że czerwoną kartkę poprzednia koalicja dostała za 500 minus. Pan wie, o co chodzi, 3 pierwsze hektary i tak dalej. Potem 500 zgłaszanych mieli. Nie o to chodzi. Miało być to wyrównane, a nawet więcej, no wiadomo, większość rolników w to nie wierzy. Ale teraz chcę, żeby potwierdzenie, chociaż to jest już chyba rzeczywistość, ale wiadomo, może to jest bajka, że na owoce miękkie, to znaczy się na malinie już nie będzie dopłaty tej dodatkowej. Tak, proszę bardzo. No, rzeczywiście, na koordynację, to już jest bardzo zorientowany. Teraz się podpisuje te właśnie decyzje dla tych najmłodszych rolników, to rzeczywiście jest bolesne dla nich, przepraszam. Bo właśnie to, co pan powiedział, że do 3 hektarów pierwszych jest ta płatność tak zwana dodatkowa, niestety nie wypłacana, więc dla nich mają tam 3 czy 4 hektary, to jest rzeczywiście kilkaset złotych, ale kilkaset złotych na tej całej płatności jest to duża kwota. No tak niestety podpisana została umowa aneksyjna w 2004 roku, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że dopłaty miały być, no tak to są fakty, ja nie chcę przestawać z fakty, nie uprawiam żadnych demagogii, przepraszam. Że dopłaty miały być coraz wzrastały, miały wzrastać wysokość, mieliśmy dojść do wysokości państw starej Unii Europejskiej. No niestety fakty są tak, jak mówię, słusznie pan radny zauważył, inne i z tego nie możemy zmienić, niestety na chwilę obecną. Niestety jest to, jak tam straciłem to jeszcze dzisiaj, ale też te decyzje podpisałem, tak niestety jest. Co do tych zmiany dopłat, tak, rzeczywiście są zmiany. To też niestety Brukselna tak wymusiła. Stwierdziła, że ponieważ malina z według niej, z widzenia Brukseli, jest tak dochodową uprawą, wchodząc w tym do maliny, w tej chwili nie ma dodatkowej dopłaty do owoców miękkich. Do podstawy została, a do malin już nie ma. Tak samo jej się zmieniło, że jeśli chodzi o bydło i krowy, że było do 30 sztuk, teraz jest do 20, ale powiem szczerze, ja się to nie dziwię, bo nawet na terenie naszego powiatu są takie osoby, które kombinują, jako Polak potrafi i na jednej siedzibie chciałoby mieć, no, ileś tam, znaczy w jednym gospodarstwie ileś siedzib stada, też jak pan to nazywa, po to, żeby, wiecie, do każdej do 30 sztuk mieć to dodatkowo dopłatę. No i to jest tak jakby wyłudzanie, takie nieuczciwe na zasadzie na takiego rolnika, jak ten, którzy mówią awanturnego, który przebiegł, że on jest prześladowany przez agencję, no mięsy z tego, no ale jak mu się właśnie wykazało, że ma tyle i takich naciągniętych rzeczy, tak powiem delikatnie, no to zaczął nam przepraszać, no jest tak, że tyle, że miała kulpa, był w stanie go uwielbić. Jakie pytanie jeszcze? Proszę bardzo. Panowie Sołtysi? Panie Sołtysi? Ja bym może miał jeszcze jedno pytanie do pana Karolina, który chciałem przekazać, jest to czy dokład dzierża, jeżeli ktoś ma dzierżawę, i będzie mógł składać o dopłaty, czy nie będzie. Bo też właśnie są takie puszczane informacje, jak pan tu powiedział, różne, więc chcielibyśmy się dowiedzieć tutaj od pana, jak będzie z dopłatami dzierża. Czy będziemy mogli składać o dopłaty z tytułu uprawy, czy będzie musiał to składać właściciel. Takie informacje właśnie były też puszczane, że teraz rolnik, który uprawia, nie będzie mógł składać tej dopłaty, tylko będzie musiał zrobić właściciel dopłaty. Myśmy chcieli tutaj informacje i programy. To się od wielu lat nie zmieniło i obecnie też na stan prawny jest taki sam. Dopłaty te tak zwane unijne tylko i wyłącznie przysługują się temu, który uprawia ziemię. Czyli nieważne, czy my nie wnikamy, czy to jest właściciel, czy Kowalski, czy nie Kowalski, czy ma umowę, czy nie ma umowy, nie możemy tego robić. Tylko sprawdzamy, kto uprawia daną działkę. Jeśli są takie przypadki, że na przykład jest jakaś scysja i na przykład składają dwie różne strony, na przykład, że to same działko trafiają, to robimy na niej rozprawy administracyjne, czy po to, żeby ustalić, kto rzeczywiście uprawia tą działkę. Czyli tutaj, szanowni państwo, to jest takie, no, takie przepisy były stworzone parę lat temu, że dopłaty przysługują nie właścicielowi. Mamy, właściwie przyjdzie do nas i spyta się, kto bierze dopłaty na jego działki, to my nie możemy udzielić takiej informacji. To
też jest takie z tym planem troszeczkę według mnie, bo tak też rolnikowi to pokazuje się, że też przyjedzie. No ale jak ja złożę gdzieś na swoją działkę, no i on złoży, no to będziemy taka zwana administracyjna wtedy sprawa i wtedy się wyjaśni tak naprawdę, kto uprawia. To się nie zmieniło. Od kilku lat jest to samo, także ten, kto uprawia, to ten ma prawo do opłatności. Dziękuję panu. Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję. Ja bym chciał zabrać głos jako zaproszony gość. Kilka minut. Mogę, tak? Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję państwu, bo... Specjalnie też prowadziłem, żebyście... Tak, dziękuję panie przewodniczący za głosu. Cieszę się, bo za chwilę też mam sesję i komisję, więc mogę dojść do ostatniego punktu. Ja bardzo króciutko, ja szybko mówię, także... więc tak, kilka spraw. Ja jeszcze w tych sprawach rolnych dodałbym dwie rzeczy. Kwestia, apeluję do państwa o interesowanie się programem restrukturyzacji małych gospodarstw, czyli popularnie premia 60 tysięcy. Dotyczy to oczywiście gospodarstw mniejszych, być może średnich, w zależności jakie uprawy uprawiają. Z tego co już wiem, jest wodę, że pracownicy są przeszkalani. Od początku jeszcze, prawdopodobny termin zgodnie z harmonogramem to jest początek marca. Ja się będę bardzo cieszył, ja już tego skorzystać nie mogę, ale bardzo będę się cieszył, jeśli jak najwięcej z naszego terenu tych rolników z tego programu skorzysta. To nie jest już taki liberalny program, jak kiedyś było wsparcie dla małych gospodarstw niskotowarowych, to była premia przez 5 lat po 1200 zł. Teraz to trochę inaczej wygląda, ale naprawdę warto. Warto dopytywać się też tych doradców, żeby nam podpowiedzieli, za co dodatkowe punkty zdobyć. Bo ja w mojej ocenie to będzie kilka dni, te środki się wyczerpią. Bo zainteresowanie w Polsce jest ogromne, a jak mówię, chciałbym, żeby w naszym powiecie, a szczególnie naszej gminie Zołskiej, jak najwięcej tych rolników skorzystało. Jeszcze jedna kwestia rolna. Szanowni Państwo, żeby może trochę... Prowadzimy wszystkie te uprawy pod chmurą, tak? Te nasze przedsiębiorstwa rolne są zależne od warunków atmosferycznych. I zachęcam Państwa, bo też już jest duże zainteresowanie, aby do sołtysów apeluję, bo Państwo jesteście, cieszycie się szacunkiem na swoich wsiach, rozmawiacie z innymi rolnikami, spotykacie się z ziemi, żeby korzystać z ubezpieczeń upraw rolnych, tak? Te środki zostały zwiększone 4,5-krotnie, do prawie miliarda złotych, niecałe 917 milionów. I naprawdę warto z tego skorzystać, bo to jest dopłata do 65% do składki i to jest już w tej chwili nie tylko są trzy towarzystwa ubezpieczeniowe, ale z tego co wiem, minister rolnictwa podpisał z 5 towarzystwami ubezpieczeniowymi, więc konkurencja między nimi jest większa, więc naprawdę warto, bo też uprawiamy truskawki, wiadomo, gradowicza, od przymrozku można to uchronić, ale czasami idzie tura gradowa, niestety, później wszyscy płaczemy, a naprawdę nie jest to takie trudne. Wiem, że PZU dopiero wstępu gdzieś w marcu już na początku, ale naprawdę warto. I tak już na koniec kwestia tych dwóch dróg powiatowych. Do końca stycznia, zgodnie z tym, co ja już Państwu wielokrotnie mówiłem, czyli mówię o drodze Wojsko-Mikiny-Jomiec, Kruczewo-Wojny-Wilamy, trwa ocena, formalnie to już przeszło, trwa ocena merytoryczna przez dwóch niezależnych ekspertów i jakby czekamy na te wyniki, więc nic mam nadzieję, na chwilę obecną nic Państwu więcej jakby nie mogę powiedzieć. Pan dyrektor poszedł, że kwestię szpitala to będziemy na sesji omawiać. Natomiast, jeszcze kwestia tych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Wiem, że też dochodziły głosy, że się zmienią te przepisy. Sami wiecie Państwo, co się dzieje teraz na rynku pracy. Firmy borykają się z brakiem pracowników, posiłkują się pracownikami ze wschodu, nie z Ukrainy. Niepokojny jest okres tydzień, który się zaczyna. Powiem tak ze swojego doświadczenia, że na przykład po złożeniu oświadczeń przez rolników czekało się następnego dnia, bo tego samego były te doświadczenia do odbioru, co znaczy, że zainteresowanie tym przyjazdem jakoś tak trochę osłabło, albo ci pacjenci są już w Polsce. Teraz trochę się to wydłużyło, ale zachęcam, żeby nie kłaść w kolejki, bo to się jednak już na dzień dzisiejszy to się już wydłużyło, czyli to jest początek lutego do odbioru, czyli więcej tych oświadczeń zbywa. Ale to są ważne rzeczy, żeby później nie czekać miesiąc, a później nie będzie mógł ten pracownik tej wizy otrzymać, tak? A tak naprawdę najbardziej nam potrzebni są pracownicy całym rokiem, ale przede wszystkim jak na truskawki, to maj, początek, koniec kwietnia, maj, czerwiec, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałem dopowiedzieć, można. Jedną rzecz, bo tutaj pan radny słusznie powiedział co do tych ubezpieczeń. To też taka dodatkowa zachęta jakby z naszej strony agencji, że ci, którzy teraz, to powinienem też powiedzieć panu wszystkim, nie można, że gdyby były wypłacone dodatkowe pieniążki, to było 100 milionów złotych z kapitału kraju dla tych, którzy byli poszkodowani w klęskach.
I tu z gminy Załuski tutaj chciałem podziękować na ręce pana wójta właśnie za to, że na terenie gminy Załuski całe szczęście miałem skoro rolników skorzystało z tego. I tu właśnie różnica, szanowni państwo, było 200 zł do hektara dopłacane dla tych, którzy nie mieli ubezpieczone, a dla tych, którzy mieli ubezpieczenie i to tylko 50% swojej powierzchni wystarczyło, nie tak dobrze pamiętam, czy to się namierzyłem, to mieli 400 zł, czyli długie tyle było więcej. Także naprawdę wręcz jak tu się podpowiada pan Krzysztof, wręcz ta składka nie ma się zwrócić. Dlatego też tym bardziej, no to bym powiedział tak, sam sobie problem w twarzy, bo za mało nie chciałem mi ubezpieczyć tyle, co jako rolnikiem teraz mówię, tyle ile chciałem i też się załapałem na te właśnie 400 zł. Także dodatkowe pieniądze, które no, na koniec jakoś temu się przydały. I wszyscy się niestety załapali, ale gruna Załuski to była jedna z lepszych, która rzeczywiście się wykazała i te protokoły były tak, jak powinny być, bo tak w ogóle swoją drogę te protokoły, też taka prośba, bo to wiadomo, wojewoda powołuje komisję, a niestety tutaj na ręce wójta spada jakby organizacja tego, żeby te protokoły rzeczywiście były zrobione, tak powinny być, bo później to w sąsiednich gminach były z tych problemy duże. Gaz rolnicy musieli jeździć po podpisy, nie podpisy do wojewody, żeby protokół był z podpisem, no więc też tak przestrzegam, żeby tych członków do komisji powoływać takich, którzy rzeczywiście też nie wiedzą, o co chodzi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof, tak bardzo proszę. Panie Przewodniczący, tak króciutko, bo już godzina mija, widzę, że niektórzy sołtysi się denerwują, że co już byś miał wiedzieć w domu. Szanowni Państwo, ja chciałem panu dyrektorowi podziękować z Polską Rolniczekowi za tą pochwałę w kierunku do gminy Załuskiego, że powiada przyjmuję jako dobrą monetę, że pracownicy moi dobrze pracują i mogę szefie im być dumny. Zresztą panie dyrektorze, jest to, że pana mówił, że agencja tak dokłada tam dla niewierzy, tak serio. Od początku, ja pamiętam, myśmy też 2-3 stanowiska za darmo dawaliśmy, gdzie ODP, aby wypełniać wniosku, myśmy za darmo przygotowaliśmy dobrze do wypełniania wniosku. Dzisiaj sobie nie wyobrażam, jak przychodzi ten i chce ksero, to mój pracownik odmówi. To próbuję tylko skazać, żeby też to proszę. To i wiadomo, jak w administracji. Chociaż jestem zwolennikiem, szczerze mówiąc, likwidacji agencji. Może pana dyrektora pozbawił pracy, ale chodzi o to, że ja wywiązałem się ministerstwem i z agencję. Uważam, że rząd polski sobie zawsze komplikuje życie. Bo tak naprawdę już można było w Exceli wynegocjować, że się dopłaca do hektara fizycznego. Nie trzeba by żadnej agencji, tylko biurę z powiatu, gminie, referat wypłaci ilość hektarów przeliczeniowych, fizycznych i się płaci. A my te to mapy, sąsiedzi, ryby zarobywane, żeby wszystko wykazywać. I takie są koszty potężne, administracyjne. I to nie ma żadnego wpływu na politykę, chociażby upraw. A co do owoców miękkich, trzeba ubolewać nad tym, bo ja Państwu powiem z doświadczeń moich w resorcie. Chodzi o to, że zawsze jest jakiś lobby w Polsce. Wszyscy mówią, że ta Warszawa rządzi, ale naprawdę jak się zmówili poza, to Mazowsze przegrywało. I szkoda, że my tymi owocami miękkimi przegrywamy, bo podejrzewam, że dzisiaj priorytety są jakaś trawa na żubra albo śliwica, śliwki na przykład na południu Polska, gdzie malina czy truskawka szczególnie tutaj żyjemy. Także to jest kwestia podejścia do tej sytuacji, bo to nie jest tak, że zboksują się raz na 5 lat beneficjują i nie można zmienić. Dzisiaj oni są wszyscy też elastyczni i można to podejmować. Ja tu nie mówię o krytyce rządu, tylko że są pewne jakieś techniczne rzeczy, że warto. Jako minister od sadów jagielliński to po prostu potrafi o te jawka walczyć i wtedy sadownicy będą się chyba najlepiej. Dziękuję bardzo za te słowa. Cieszę się, że płatności są panie radne, bo panie radny się wybiera na sesję, a muszę, bo pani radna zgłaszała z kamienicy i to dotyczy szkoły. Nie wiem, na czym polega. Polega to na tym, że jakby my jesteśmy tutaj barierą do zrobienia chodnika między szkołą a kościołem w kamienicy. To jest droga powiatowa. Jeszcze raz, panie radny, proszę. Jak pan ma dzisiaj sesję. My mamy, ja mam tu nawet kopię sobie pism, ja kierowałem, że deklarujemy, bo już raz mieliśmy środki zabezpieczone, powiatowe, deklarujemy swój udział. Ale miłość boską powiat musi powiedzieć, ile to kosztuje, jaki jest kosztorys i tak dalej. Wtedy rada gminy podejmie uchwałę o partycypacji. Przecież my nie jesteśmy inwestorem. I tutaj tak jak odwracamy. I po drugie też, ja wiem, że Litwy chyba nie wyjdą. Mamy dwie drogi powiatowe. I ludzie sobie tak już mówili, no nareszcie powiat zrobi te dwie drogi w Załuskiej. Okazało się, prawdopodobnie nie otrzymamy środków.
tylko pytam się, jaka jest filozofia powiatu, że jeżeli były do dwóch dróg i powiat dokłada, to niech złoży te pieniądze do tych dwóch dróg i chociaż jedną zrobi, czy połowę. A nie, że ja patrzę, że jedna gmina znowu na północy powiatu dostają wszystko powiatowe zremontowane, gmina Załuski nic. Tak jak my robimy zestawienia, to nas to się omija, a tam blisko Warszawy jesteście bogaci i tak dalej, i tak dalej. Panie radny, chciałbym, żeby pan trochę tam, no, tam powiedziałbym tam trochę jak w boksie, no, użył jakiegoś nokautu wobec władz powiatowych i żeby było to jakaś filozofia inwestowania, bo nas się mami teraz gminy za chwilę będzie jeszcze 10 lat, a żadna droga powiatowa nam nie zostały. W tym jedna jest po prostu nieasfaltowa, zresztą też tutaj na Jomis ten bypass miał być i okazuje się, że nie ma. To niech złożę z Bóg, jeżeli nie ma. I te pieniądze przeznaczył na gminę Załuski, na chociażby poprawę stanu już istniejącego, a tu się tak mija. I z kamienicą jeszcze raz powtarzam. Jest ten posiadacz deklarowany na spotkaniu z panem Skarską-Storfą przed nowym rokiem. My jesteśmy gotowi. I teraz się wracę, że wójt, woźniak, radni są przeciw. Absolutnie nie. Pani radna, proszę wierzyć, jak będzie powiat przyłoży się. Ja będę pierwszy. Pani wspierał tutaj przy radnych, żeby ten drogi powstał. Tak, dla bezpieczeństwa tych dzieciaków do końca. Dziękuję panu wójtowi. Najpierw pan radny powiatowy, powiem pan radny Piotrowski. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panie wójcie za tę wypowiedź. Mam trochę spokoju, bo faktycznie ja nie będę ukrywał, że ja o tym kawałku chodnika to mówiłem od początku kadencji, byłem w kontakcie z panią radną z Kamienicy i jakby też rozumiem, że no, tylko to nie ja te zasady ustalałem, te 50% na 50 i pan był już starosta Łączewski, zawsze tłumaczy, że taka jest filozofia i ten, kto nie dokłada, no to nie ma. Albo się gmina, tak powiem, dokłada te 50% i wychodzi z tą propozycją finansową, a jeżeli nie. Ja wiem, no, część radnych na to też jakby różnie się zapatruje, ale te reguły no, ustalone są przed no, około 2000 roku. I teraz tak, co do tych dwóch dróg z tego RIT-u, czyli tego regionalnych inwestycji terytorialnych. Zupełności się zgadza, faktycznie no, szanse na to są, ale chyba nikt. No, ma pan rację, aczkolwiek na dzień dzisiejszy pana dyrektora powiatowego zarządu dróg wiem, że wnioski te podlegają ocenie już w tej chwili merytorycznie, tak? I ja będę bardzo chciał, żeby te drogi weszły do budżetu i do realizacji. I powiem tak, no jeżeli nie wejdą, no to ja już deklarowałem, że zarówno jedna i druga droga, chociaż uważam, że w pierwszej kolejności ta droga na Wrońskich Pomiedzinach, ten kawałek, te 700 metrów, 800, od tego zacznijmy i ja mogę złożyć taki wniosek, jeżeli to nie przejdzie i spotkamy się, będziemy rozmawiać, żeby w końcu no, ci mieszkańcy mogli godnie po tej drodze przejechać, no bo czekają na to 10 lat i ta droga jest w coraz gorszym stanie. O to mnie prosi pewnie panią radną, no, bardzo często proszą pewnie i pan wójt takie sygnały otrzymuje, a następnie zostanie już ostatnia droga powiatowa, właśnie Kroczewo Wojny Wilamy, jak najbardziej ma tak samo jest ważna i tamta i też ją zrobi. To też pan radny Jaworski, wiem, że pan, żeby ją przedłużyć, zgłaszał, żeby było tak, czy do punktu skupu i słusznie, tak? Także dziękuję bardzo. Dziękuję panu. No, proszę bardzo pana radny. Korzystając z okazji obecności pana radnego powiatowego, to kilka słów dołożę do naszej budowy tych dróg powiatowych na terenie naszej gminy, bo tak jak jest wybudowana droga powiatowa w Kamienicy, to jest wstyd, oni nie potrafią nawet odwodnienia tam wybudować. Na wszystko, vis-a-vis parku, vis-a-vis państwa iwanowskich, śródłowskich, sklepu wstyd. Ale... Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Zgadzam się z panem. Radnym i panie radny powiatowym. Ja szanuję państwu tą walkę od początku, bo wiem, pan jest zwolennikiem, ale trzeba tak spojrzeć, bo jeżeli pan się pojawi na lepszego filozofa powiatu polskiego, pana Mączewskiego, ja znam wiele innych filozofów, ale trzeba by zestawić tabelę i popatrzeć, czy rzeczywiście wszystkim się robi 50%, bo są gminy, gdzie te proporcje są trochę inne. I nie możecie dzisiaj z punktu widzenia moralnego pan radny też poprzeć wniosku, żeby ją nie znał 50%. To jest gmina tak biedna, tak zwanego do Załysk i ta droga nigdy nie powstanie. W związku z czym władze muszą tutaj akurat dołożyć, a budżet przecież mają prawie do 400 milionów. Także tutaj ta filozofia może być zmodowana. Pan radny Ziemiński, proszę bardzo. A propos dokładania 50%, no bardzo możliwe, że tu lokalna gazeta Płonszczak, jakaś była pomyłka, to było, ja wiem, 3-4 miesiące temu,
Do gminy Sochocin powiat zwrócił się o dofinansowanie chyba w wysokości 16% czy coś. I radni nie wyrazili zgody na te 16% dofinansowania jakiejś inwestycji. Może się mylę, ale to by trzeba było sprawdzić. No także te 50 to jest taka... Ale 16% to jest 50% tego, co dokłada powiat i dana gmina. Bo są jeszcze środki zewnętrzne, więc tego nie bierzemy pod uwagę. Więc te 16%... Ale tylko dokończę. I te 16% Sochocin nie są. Ja wiem, no co inno bankowane na Sochocinie. Także... Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do pana? Dziękuję serdecznie panu radnemu, dziękuję panu Wieciakowi za przybycie, dziękuję za ten. Kto z państwa chce jeszcze tak, bo to są... Panie przewodniczący, ja bym mógł, bo też bym chciał troszeczkę... Proszę bardzo panie. Ja bez mikrofonu. Bardzo bym prosił, bo to się jednak nagrywa i nie nagrywa się głos. Ja tylko chcę podziękować i będę nagrodziła do tej wcześniejszej uchwały. Chcę podziękować tutaj radnemu powiatowemu i wszystkim tym, którzy wspierali zakup tomografu i tego urządzenia USG. Mam, myślę, że satysfakcję, bo mocno bardzo walczyłem o to i musiałem nawet posprzeczać się z pani starostą i starości na Radzie Społecznej i wielu innych dyskusjach i ten tomograf, który pan doktor Dul stwierdził, że się nie nadaje do leczenia i do robienia tam tego, co powinien. Głównie chodziło to o napromieniowania, bo to my starzy już to może ich napromieniować, przetrzymamy 3-4, ale tacy mali dzieciaczki zaczynają być napromieniowani takimi starymi urządzeniami, to wpływało to negatywnie chyba na nas i wszyscy wspólnie i Rada Powiatu te zakupy się udało zrealizować. Myślę, że takim następnym zakupem rozmawialiśmy tutaj z ludźmi, którzy są fachowcami od tych rzeczy i chodzi o urządzenie, które jest teraz przez wykorzystywane do siebie firma prywatna, rezonans magnetyczny. Jest to urządzenie, które przynosi dochody ze względu na podpisany kontrakt z NFZ-em. NFZ na to dobrze płaci, firma prywatna ma zyski z tego. Myślę, że jest to w granicach 3 milionów złotych. Może w tym roku się nie uda, ale w następnym Rada Powiatu podejmie taką decyzję, żeby zakupić takie urządzenie, które będzie to mniejszy kolejki, bo jak wiecie państwo, teraz około roku trzeba czekać, żeby zrobić rezonans magnetyczny. A jeżeli byłby on w szpitalu, no na pewno przynosiłby to szybsze nasze diagnozy, ale i jakieś zyski zostawałyby dla szpitala, nie dla firmy prywatnej, która teraz to prowadzi. No i myślę, że to będziemy w pierwszej kolejności wspierać i pomagać, żeby taki zakup został zrealizowany. Co dotyczy pomocy, no myślę, że przez ten okres 6-letni wiele zrobiłem i robię dla Szpitala Wojskiego. Wspieram go, pomagam wszystkim dyrektorom, pracownikom tam, którzy tego potrzebują, w szczególności mieszkańcom. A to serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przedstawicielowi. Szanowni państwo, na sali mamy młodzież z klubu sportowego, koronakarabinowo, pan będzie tak. To jest małą dyskusjankę, także... Szanowni państwo, proszę bardzo, ponieważ mają zajęcia nasi piłkarze treningowe, a tutaj mamy skarbowanie naszego Messiego, Ronaldo i Lewandowskiego. Są dwie minuty, jestem bardzo zadowolony, korzystając z tego adresu, będę reklamować w związku z czym poprosimy panie przewodniczący i męczymy sobie liczbę, można, to jest też takie wyznanie, inspiracja, ale też tak nie jest, to myślę. Dziękuję panu.
Każdy z nich ma być ma szansę na zdobycie Lewandowskiego. I do wyników. Chociaż powiem, że jak klasa wyżej, to więcej nam będzie kosztowało. Dziękuję serdecznie. Przejdziemy do punktu następnego. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, Państwo radni. Pan radny Toprowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Ja mam do Pana Wójta takie pytanie, jako do bardzo doświadczonego samorządowca. Jak ocenia zapowiedzi reformy zmian w ordynacji wyborczej, wprowadzenia kadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? Krótkie pytanie, już bardziej przyziemne. Chodzi o staw załuskach. Panie Wójcie, skierowałem do Pana pismo odnośnie stanu tego stawu. W naszej korespondencji mam informację, że Pan zwrócił się do właścicielki tego obiektu, bo jest to staw prywatny, żeby podjęła tam prace interwencyjne. W międzyczasie rzeczywiście ten teren wokół stawu został uporządkowany, za co w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję. I mam pytanie, czy to uporządkowanie to było działaniem mieszkanki, z którą udało się skontaktować, powiem o pracowniku, że był problem z tym kontaktem, czy po prostu było to działanie gminy? Dziękuję. Radnego? Proszę bardzo, ktoś z Państwa. Pan Radny Zimiński, proszę bardzo. Panie Wójcie, pytanie dotyczące reformy oświaty. Pan prezydent już podpisał, także już jest faktem. No i pomalutku chyba zabieramy się za to. Troszkę mi przykro, że żadnego dyrektora szkoły nie widzę, chyba że już nie są zapraszani, czy nie przyjeżdżają. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. A oceny trzeba wystawić. Nie wiedziałem, że dyrektorzy nie stawiają. Im się wystawia, przepraszam. No to jest. Wiem. Także jak z tą reformą oświaty, a już tak całkiem jak to i kolega po prostu zakończył takie przyjemne pytanie, czy grozi nam po prostu jakieś zwalniania nauczycieli, no i co z tymi przemieszczeniami uczni? No może na tyle by wystarczyło. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny. Pani Radna Rzekowska, proszę bardzo. Moje pytanie jest w imieniu mieszkańców Nowogórskiej. Gdy możemy spodziewać się rozpoczęcia pracy z drogą Nowogórskiej? Dziękuję Pani Radny. Ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać pytanie? Dziękuję serdecznie. Myślę, że Pan, Panie Wójcie, odniesie się w punkcie następnym przy informacji międzysesyjnej, tak jak to standardowo. Także dziękuję serdecznie. Punkt następny, informacja o działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy. Szanowni Państwo, przez ten miesiąc nowego roku nie wpłynęły praktycznie do biura rady, ani do mnie żadne wnioski. Jedyną rzeczą, którą chciałbym Państwu przedstawić, to jest rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody po stwierdzeniu znowu nieważności uchwały nr 160, to jest ten nieszczęsny plan zarozwoju przestrzennego dla terenu działek w miejscowości Załuski, ale chciałbym tylko uspokoić. Dotyczy to części tych ustaleń, także z tego trochę pracownicy tłumaczyli. Nieważność tej uchwały jest tylko w części ustaleń. Jako cała uchwała będzie opublikowana i ona będzie miała moc prawną. Tylko z tymi zastrzeżeniami, które tutaj wojewoda odnieść, będzie to dopięte do tego planu. I niestety będą musiały być uwzględniane przy poszczególnych tych działaniach. Także właśnie to wszystko. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Punkt następny. Informacje Pana Wójta. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo króciutko. Słuchajcie, już? Tak. Bardzo króciutko może. Po pierwsze,
10 stycznia tego roku odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu pońskiego. Moja misja legacka, przyczyny są znane, jest cała prasa na stronie internetowej, w związku z czym nie będę tutaj męczył Państwa. Po drugie, chcę powiedzieć, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia, proszę się skupić, że procedura odwoławcza była co do rozbudowy siódemki i zebrano wszystkie dowody, wariant drugi i jest u nas w publikacji na BIP-ie informacja, no tak, można jeszcze zapoznać, kto jest zainteresowany z mieszkańców właśnie te osoby, które mają grunty, domy i tak dalej, przy tych węzłach strategicznych warto by było, żeby się z tym zapoznali. Także tutaj informacja taka dosyć istotna. Co do oświaty, może to połączę z panem radnym, że w Dzienniku Ustaw Prawo Oświatowe 10 lutego, do 10 lutego my powinniśmy podjąć taką uchwałę intencyjną dotyczącą określenia sieci szkół na terenie naszej gminy. Później one są konsultowane związkami z kuratorium i w zasadzie mamy czas do 30 marca. Państwu radni dzisiaj nie odpowiem na temat taki, czy będziemy zwalniać, czy nie. Jest na etapie informacji, którą przygotowują dyrektorzy, jak oni widzą i co będzie potrzeba w zakresie bazy materialnej, bazy tej nauczycielskiej, a zatem czekam, musimy to wszystko poskładać. Przyszedł list pani minister, mówi, że tam jakaś rezerwa jest może na, też nie wiadomo, czy na przykład hala w kamienicy, w związku z czym robię klasę rekordu sportowa, baza rozszerzenia, czy może skorzystać ze środków dodatkowych. Czy też załóżmy, czy będziemy część dzieci na przykład dowozić do tych szkół i dwa adresy będą załóżmy szkoły podstawowej. To wszystko będzie jeszcze zależało, ja Państwu radzę w tym czasie. Ja się cieszę, że jako gmina, nasza szkoła, świetnie pani dyrektor, została poinformowana, ja się zgodziłem oczywiście, że 7 lutego odbędą się spotkania dla powiatu kołtuskiego i polskiego, całego powiatu. Spotkanie przedstawicieli i kuratorem, chyba też Ministerstwa Spraw Oświaty na temat właśnie tej reformy. Najpierw będą chyba Rady Rodziców, później nauczyciele, inne tam samorządowcy. I prosiłbym, jeżeli komuś pozwala czas, żeby przyjechać, zapoznać się i tak dalej. To jest 7 po prostu lutego, czyli przed tymi naszymi decyzjami już ostatecznymi, bo tak naprawdę poza uchwałami, to tak nie za wiele wiemy. Ale wiemy to, że jest podpis pana prezydenta, więc od 1 września wchodzi to nowe prawo. Chcę powiedzieć tak, że odbyło się takie mini referendum na temat prowadzenia ulic w Kroczewie i w Szczytnie. Radni otrzymali protokoły, otrzymali protokoły z tego. Nie to rozwiązanie, bo ile mała frekwencja, bo niecałe 10% mieszkańców było, z czego ta większość pojawiła zmianami, ale to też prosiłem na komisjach, ale radni jeszcze podjęli decyzję, bo to wymaga jeszcze pogłębione analizy związanego z kosztami prowadzenia takich decyzji. Chcę powiedzieć tak, że będzie, tutaj z komisjami też uzgodniliśmy, że będzie dalej porady prywatne dla mieszkańców w tym samym punkcie, jeszcze godzinę podamy w internecie. To jeśli chodzi o obsługę prawną, to już pan przewodniczący przedstawił, także cieszę się, że Czerwona Kancelaria podjęła się nawet taniej niż dotychczas obsługiwać się radnych gmin. Też trzeba wiedzieć, że od 1 stycznia wyszły nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. No i trzeba też śledzić te dokumenty, bo tam jest kwestia, że gmina może wprowadzić pewne opłaty, kiedy drzewo można na własnej posesji wyciąć, a kiedy nie. Tam są jeszcze rodzaje bez zezwolenia, także nie będę wydawał tych decyzji, ale też mam te wątpliwości właśnie, jak będziemy drogę robić. Musimy mieć zgodę tam czy nie, a to są takie wątpliwości, że ten chyba jeszcze został zreminowany w tych decyzjach, czy to ma wpływ, że załóżmy, jak będzie jakaś pachnica, czy to będzie dalej nam przeszkadzało, czy nie. Ale śledzić to prawo. Ja się cieszę, dlatego że
Oczywiście, czy ktoś jest właścicielem, jest jakieś drzewo zagrażające linii, czy bezpieczeństwo gospodarstwa, to musi chodzić po decyzję. No, miał to możliwość wycięcia, tylko mówimy o niedzielności gospodarczej. Stąd też tak to wygląda. Chcę powiedzieć, odnieść się do AI. Poza tym, bo wiadomo, koniec roku, początek, to są wszystkie zestawienia, zamknięcie tych ksiąg księgowych, raczej rachunkowych, sumowanie się, wydawanie decyzji podatkowych. No, w tej chwili też mieszkańcy piszą deklaracje, zgłaszają, poprawiają. Ja chcę zapowiedzieć i powiem to wprost. Jesteśmy przygotowani, mamy urządzenia też. Będzie kontrola zgłaszalnych ilości powierzchni gospodarczych. I to planujemy w miesiącu, gdzieś luty, marzec. Tylko na razie nie wiem, że sąsiedni gminy to dopiero przeprowadziły, chociaż po prostu zaceniają, żebyśmy bardziej kontrolowali tę sferę, bo ktoś tam zdecydował 10 lat temu, że 5 metrów kwadratowych działa też gospodarcze, a teraz na przykład prowadzi prawie że duże przedsiębiorstwo, a płaci bardzo mało z punktu widzenia rzetelności ilości gospodarczej. Trzeba. Co do zapytań? Panie radny Koprowski, co wójt sądzi o zmianie? Ja nic nie sądzę, ja tylko mogę śledzić. Jesteśmy małym trybikiem w tej sali i uważam, że prawo nie powinno działać wstecz. Niektórzy się ucieszyli, nawet mówili, że kciuki trzymać, bo w sumie odpowiedzi w Polsce chyba z dwóch czy trzech zostało wójtów, burmistrzów, a reszta po prostu nic. Ja byłbym za zmianami oczywiście dwóch kadencji, ale pod warunkiem, żebym wiedział, że za 4 lata muszę sobie szukać załóżmy pracy i tak dalej. No to wiadomo, że sobie każdy musi ułożyć, bo ci, co mają firmy i tak dalej, ale my jesteśmy typowymi urzędnikami, działamy przy gospodarce, która się nie może, a zatem jest to jakoś ważne w życiu. A rozumiem, że pańskie wychowanie wszystko zrobi, żeby to wstecznie działało. Zresztą deklarowali się, że jak będzie potrzeba, to i pomoc bratom w funkcjonie prawniczym. Tak, jeśli chodzi o staw, no tutaj mieliśmy problem odwodnienia przeciwnego i to zostało przy tej okazji zrobione. Chcę, nie wiem, no rozmawiamy, chciałbym na wiosnę ten staw jakoś odgrodzić, tak, żeby oczywiście kotle czy na piesku mogły przechodzić pod płotem, ale żeby to jakoś zrobić, to bo w tym stawie wszystko jest, co się nie da spieniężyć, po prostu puszka, butelka, którą można zwrócić sobie, to jest, a to co jest nie zażyte, to jest stawie, tak jak wykroczenie. W związku z czym chciałem go, to nie jest nasze, szkoda tego, że nie się tego skupiła, chciałem to po prostu odgrodzić. Co pan jeszcze? Pan radny Zimiński, rozumiem, jest zadowolony z mojej odpowiedzi. A pani Przochowska, gdybym powiedział słowo nigdy, to byłoby nie tak ze swojej strony, ani też nie wierzę w to, że tej drogi nie będziemy robić, ale proszę pozwolić się na to, co zawsze ostrzegaliśmy, że te prawne historie rozleciliśmy z własnych środków. Nie będę z właścicielem tej drogi pracy już przygotowawczy projektu. I nawet ten projekt, kto robi ten projekt, ma też wątpliwości, bo można być wariantem bardzo skromnym, ale też wariant taki, który by już służył na dłuższy czas, to tam jest chyba coś koło 1000 drzew do wycięcia na przykład. Ileś tam jest, tam jest ta tarnica jeszcze. Ale my nie jesteśmy jeszcze właścicielem tej drogi. Będę się starał, żeby ją w tym roku przyjąć. Mam środki zabezpieczone w budżecie, ale uczciwość moja jest taka, że to, co podkreślałem. Dzisiaj wiele dróg jest nieuporządkowanych. Skarb Państwa, Generala Dyrekcja nie przekazuje do wojewody, wojewoda do starosty, general mówi, że starosta nic nie działa i tak dalej. I są pewne odcinki nieuporządkowane. Tym bardziej, że inwestowanie w drogę niewłasną grozi tym, że rzeczywiście sami się pewnie funkcji szybko pozbył, chcieli to, żeby się pewnie z tego faktu ucieszyli. To tyle. Dziękuję panu Wójtowi. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały numer 165. Pani Marta już tutaj nam dzisiaj napisała to numery kolejne uchwał. Co będzie, jak pani podejmiemy, pani Marta, będzie pani musiała jeszcze sobie przewalić. Mamy tu uchwała nr 165 w sprawie uchwalenia nowego planu Rady Gminy Zaorskiej. W poniedziałek mieliśmy komisję. Dostaliście państwo przedłożony plan na nowy
pracy Rady Gminy Załuskiej. Tam mieliśmy tam uwagi co do punktu czwartego, w miesiącach styczeń, w tym marcu schodziło, bo tam wyrażenie musi wyrażenie zgody debatę na temat Funduszu Sowieckiego. Fundusz Sowiecki już w ubiegłym roku na czas nieokreślony, także uważam, że ta dyskusja, czy rzecz o Pan Wójt wpływa inaczej na opinię, ale z naszej strony myślę, że Rada Gminy się gmina pochylała w tym roku, za funduszem będzie działany tak jakby będzie działał do przodu. W takim razie byśmy przeszli do tego głosowania, tym bardziej, że mamy czas ograniczony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem ramowego planu pracy Rady Gminy w 2017? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Punkt następny. Uchwała nr 166 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w ustawie Komisji Rady Gminy na 2017 rok. Na ostatnim posiedzeniu też tutaj dyskutowali ten temat. Pani Przewodnicząca Komisji Szkolnictwa, Zdrowia i Samorządności tak miała tam troszeczkę inny ten załącznik. Inaczej sobie żeście Państwo tam ustawili. Ale myślę, że to dzisiaj jest po tych poprawkach, które tam żeście Państwo wnieśli aktualne, prawda? Co do pozostałych planów Przewodniczącego Komisji Budżetowej nie było na tym posiedzeniu. Pan podtrzymuje ten plan ramowy? Oczywiście, no, taką miałem sytuację, że mnie nie było, ale tam był załącznik. Nikt nie słyszałem, żeby zgłaszał jakieś zastrzeżeń. Rozumiem. Dziękuję Panie Przewodniczący. Co do Komisji Rewizyjnej też uwagi nie ma. Może przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję serdecznie. Punkt następny. Podjęcie uchwały nr 167 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za zawieszczoną opłatę. Tak właśnie to chciałem powiedzieć. Dziękuję Panie Wójcie. Co do naszego prezentowania, co Państwo na komisjach nie mieliście co do tej uchwały, w takim razie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję. Także uchwała została przyjęta. Punkt następny, podjęcie uchwały nr 168 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Załuskiej na lata 2016-2020 wraz z załącznikami nr 10. Szanowni Państwo, tu były pewne niejasności, nieścisłości. Dotyczyło to Alei Lipowej w Brunowie. Mieliśmy tam zastrzeżenia, bo ta Aleja Lipowa, która ma jest oznaczona u konserwatora zabytków jako zabytek. Mieliśmy tam uwagi co do zasadności ujęcia w tym planie w załączniku wyszczególnienie tych dwóch alej, bo to jest aleja obecnie na pewno chyba Skarbu Państwa WKP. I co do niejasności, wpłynęło do mnie pismo dzisiaj od pana wójta gminy, w którym po konsultacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ciechnowie informuje, że wprowadzenie nowego zabytku do gminy ewidencji zabytków może nastąpić w każdym momencie, ale powoduje to pewne skutki. Wprowadzenie zabytku w postaci Alei Lipowej w Dunowie do ewidencji przez przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami przez radnych gminy zmusza jednak wójta gminy Załuskiej do odesłania programu do konserwatora do ponownego zaopiniowania, co przesuwa całą procedurę w czasie. Konserwator zabytków w Ciechanowie wyjaśnił, że Rada Gminy może
przyjąć przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany program opieki nad zabytkami, po czym przygotować kartę adresową zabytku Alei Rybowej w Zdrunowie i poinformować konserwatora zabytków o uwzględnieniu nowego zabytku w gminnej ewidencji zabytków. Szanowni Państwo, ja się do tego odniosę, bo dotyczy to miejscowości Zdrunowo, której jestem radnym. Aleja ta Rybowa istniała od zawsze. Była wpisana, są na niej tablice znamionowe, mówiące, że są to pomniki przyrody. Dziwi mnie bardzo, że ta aleja w tym programie nie została ujęta. Nie wiem, czym było to spowodowane. Tutaj była sugestia pani sekretarz w komisjach, że pan radny powinien o tym pamiętać. Nie wiem, czy powinienem o tym pamiętać. W każdym razie wiem, że ta aleja była, jest i ona nie zniknie. Mam taką nadzieję. Co do dalszego procedowania tej uchwały. Rozumiem, że pismo, które wpłynęło od pana wójta, jest pismem wiążącym dla konserwatora zabytków i dla rady gminy. Dla mnie przede wszystkim. Wiesz, panie radny. Moja propozycja jest taka. Prosimy, żebyśmy tą uchwałę przyjęli. I jednocześnie chciałbym, żeby pan wójt zapewnił, że taką kartę adresową zabytku Alei Rybowej w Zdrunowie gmina przygotuje i my to na najbliższej sesji, czy po tym, jak to wróci od konserwatora zabytków, przyjmiemy. Czy to może być zarzucenie? Ja bym chciał taką od pana wójta dostać. Panie przewodniczący, zapewniam, nie wymaga to decyzji rady, tylko wójta. Zapewniam. Także z mojej strony ja bym prosił, żebyśmy tę uchwałę dzisiaj przegłosowali, nie blokując tutaj dalszego procedowania tego. Ale to jest moje. Proszę bardzo, panie radny. Ja mam zapytanie w kwestii rejestru zabytków w gminie Załódki i rejestru zabytków posiadanych przez konserwatora. Bo na komisjach doszliśmy do takiego momentu, kiedy się okazało, że te rejestry są różne. I to ja myślę, że to pytanie dotyczy nie tylko Alei Lipowej w Dunowie, ale być może są jeszcze inne obiekty na liście konserwatora zabytków, a których nie ma na naszej gminnej liście zabytków. Bo my jako radni nie dostaliśmy porównania tej drugiej listy, a pani sekretarz mówiła, że w posiadaniu urzędu gminy jest tenże rejestr konserwatora. Dziękuję. Dziękuję, pani radna. Pani sekretarz odniesie, proszę bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wolę wyjaśnić, pani sekretarz. Ja mówiłam o rejestrze zabytków. Rejestr zabytków prowadzi konserwator. My prowadzimy ewidencję zabytków i to mówiłam na komisji wczoraj. I to są te obiekty, które gmina, rada gminy zobowiązuje się do tego, żeby je przyjąć i, że tak powiem, ująć w programie do ewentualnego dofinansowania, opiekowania się. Ten program, łącznie z tymi wszystkimi zabytkami, które uzgodniliśmy z konserwatorem zabytków, te, które miały być chronione, był wywieszony na naszej stronie i to dość długo. Państwo mieliśmy czas na to, żeby przemyśleć, czy w danym momencie do tego programu powinniśmy jeszcze jakieś inne zabytki do tej ewidencji zgłosić. To były rzeczy, które żeśmy ujęli i uzgodnili z konserwatorem. Jeżeli chodzi o Aleję Lipową, to nie jest własność gminy Załuski. Chodzi o to, żeby konserwator zabytków na razie na nas nie wymagał prowadzenia inwestycji. Jeżeli chodzi o tą aleję Robiniową, tam już jest postępowanie, dlatego że prawdopodobnie ta droga będzie gminna i to na wszelki wypadek zostało. I jeszcze raz chcę powtórzyć, że te zabytki, które Państwo chcecie chronić tym programem, macie prawo Państwo w każdej chwili zgłosić. My przeprowadzamy procedurę, a wójt zarządzeniem taką ewidencję zabytków zatwierdza. To nie jest karta zamknięta. Chodzi o to, żeby przyjąć program, który nadawałby kierunki, w jakim urząd gminy wójt ma działać, żeby chronić te zabytki. A lista zabytków, które my chcemy chronić,
które Rada Gminy chce wprowadzić, jest listą otwartą. Dziękuję Pani. Czy to wystarczy? Dziękuję. I prowadzimy nie rejestr, ewidencję. Ewidencję. Ewidencja, rejestr, trochę dwie różne rzeczy. No to na E, to na R. No może pozornie dla Pana to tyle znaczy, ale dla nas więcej znaczy. Dziękuję. Dobrze, w takim razie przejdziemy do głosowania i niech uwag nie ma. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały numer 168 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Załuski 2016-2020 wraz z załącznikiem. Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przy dwóch wstrzymujących. Czyli 11 za, przy dwóch wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Dziękuję Państwu serdecznie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie... Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązania Problemów Alkoholowych w roku 2016. Szeroko na temat tego sprawozdania mówiła nam Pani Agnieszka Ostrowska na posiedzeniu Komisji Stałych Wspólnych. Myślę, że co do uwag ze strony Rady jako takich nie ma. Tak naprawdę przeszlibyśmy do głosowania, proszę Państwa, za przyjęciem sprawozdania z realizacji tego gminnego programu. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Jeden radny wyszedł, także przy 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Punkt następny. Podjęcie uchwały nr 169 w sprawie przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Myślę, że tutaj też większych uwag już nie ma. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję serdecznie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Punkt następny. Podjęcie uchwały nr 170 w sprawie przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Tak jak było to w poprzednim punkcie, Szanowni Państwo, nie mieli uwag co do tego programu, co do przyjęcia tej uchwały, także przeważnie kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały o przeciwdziałaniu narkomanii. Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Dziękuję. W tej chwili 13 radnych głosowało za uchwałą. Punkt następny. Podjęcie uchwały nr 171 w sprawie zmiany biletu prognozy finansowej gminy za 2016-2020. Bardzo Pani sekretarz. Nic się nie zmieniło od momentu, kiedy Państwo radni przedstawiają na komisji te zmiany, więc po stronie dochodów w wyrażonej prognozie na 2017 rok wprowadza się dotację lepsze szkoły, lepsze perspektywy 28 232,40 groszy, wydatka bieżące środki na rezerwę komina ZS odroczyło 7 000 zł, niewykorzystane środki 2016 roku lepsze szkoły, lepsze perspektywy 322,654,38 groszy i wydatki majątkowe montaż wiatru przystankowej ze wsi na Dolowo 5 000 zł. Nic więcej w wieloletniej prognozie nie zmieniało. Dziękuję Państwu. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmiany wieloletnich prognozy finansowej 2016-2020. Dziękuję serdecznie. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nigdy. Dziękuję. I punkt następny. Podjęcie uchwały nr 172 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Proszę bardzo. Uchwała budżetowej
na rok 2017 zmienia się następujące kwoty. Przenosimy środki w kwocie 2000 zł z zakupów pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe. Przenosimy kwotę 2000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w oświacie w szkołach podstawowych na paragraf podatek od towarów i usług. Przenosimy 2000 zł. W przedszkolu przenosimy także z wynagrodzenia osobowe kwotę 500 zł na podatek od towarów i usług VAT. Następnie zmieniamy w pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, przenoszą z podróży służbowych krajowych kwotę 500 zł na podatek od towarów i usług VAT. Poza tym w momencie komisji przenosimy jeszcze środki, tutaj dołożyłam jedną zmianę, gdzie przenosimy środki z wynagrodzeń bezosobowych, kwotę 18 000 zł na zakup usług pozostałych, są to środki na wynagrodzenie terapeutów uzależnień. Poprzednio było planowanie na umowę o zlecenie. Okazuje się, że wygrała konkurs, która prawie wystawiała faktury, więc przenosimy te 18 000 zł. Od momentu tego, jak referowałam zmiany w komisji, wprowadziłam także zmianę przenosząc środki z wynagrodzeń osobowych pracowników na umowy zlecenia, czyli wynagrodzenia bezosobowe w projekcie Lepsza Szkoła, Lepsze Perspektywy na wynagrodzenie opiekunki, jaka będzie zajmowała się dziećmi dołożonymi na zajęcia. To jest kwota 5000 zł plus składki, czyli około 6000 zł przeniosłam z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia. Dziękuję pani skarbnik. Kto z Państwa przychodził także do głosowania, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały nr 172 z Pana. Dziękuję serdecznie. Kto się Państwa wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, dziękuję. Punkt następny, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W tym punkcie Pan wydarzył się działalności międzysesyjnej. Punkt następny, w takim razie 17, sprawy różne. Proszę bardzo, kto z Państwa zabrał. Pan Radny Koprowski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko krótko w imieniu organizatorów chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję wszystkim strażakom, panu wójtowi również za udostępnienie samochodów, wszystkim wolontariuszom i przede wszystkim mieszkańcom gminy Zoruski, którzy po raz kolejny pokazali, jak wielkie mają serce, bo ta kwota 16 000 naprawdę o tym świadczy i wynik tej zbiórki to jest lepszy. I za to serdecznie w imieniu swoim organizatorów wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Zimiński. Pan radny Zimiński, potem pan radny Stankiewicz. Mam pytanie dotyczące tej drogi, powiedzmy, asfaltowej pod Siódemki w kierunku pana Ryla. No jest okres zimowy, no to nie wiem, czy da radę coś pomóc, czy nie, bo po prostu zaczynają się pojawiać, no dość pokazałe dziury, no już jest ciężko ich tam omijać. Jak jadą dwa samochody, no niestety ktoś musi spróbować w dziurkę spaść. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny Stankiewicz. To odpowiedź, że drogi zostały rozwiązane. Ja nie obciążę, ale trochę się dziwię na przystanek, bo wiadę, że środkowo składałem w pierwszej kadencji i też się dostałem. Teraz długo tu spadam z nóg i długo tu nie ma pieniądza. Nie jest taki duży koszt, 5-6 000. Dziękuję panu radnemu. Ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo, panie wójcie. Proszę bardzo. Panie radny Zieliński, pani się takie uśmiechnięte w trybie indywidualnym odpowiem panu, jeśli chodzi o ten ser, a biorę do pana radna. Panie radny Stągiewicz, ja też chyba jestem radnym, żeby w tej kadencji wśród radnych było. Tu się nigdy nic nie prosi, się nie dostaje. Wniosek jest radnych, rada akceptuje. Jeżeli, teraz wiem, że wniosek złożył pan Piotrowski. Jest dzisiaj w sesji, bo 5 000 przeznaczony jest.
No trzeba trochę nie mówić, tylko jeszcze pisać. No ja wiem, no trzeba to zobaczyć. Także ja jestem prędkowski. Także tutaj trzeba się uchwalać. A jeżeli będzie taki wniosek był umotywowany, dlaczego? Jeszcze jest kwestia miejsca usytuowania, to myślę sprawa przez radę, nie mówię przystanku dla dzieci kancelarii. Dziękuję panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś pytania pan radny Zieliński? Ja przyszło takiej kwestii ogólnej. No właśnie dlatego boję się, że już nie będę więcej radny, dlatego już się zapytam. Panie radny, ja nie wiem, to nie mogę dzisiaj spać, dosyć długo oglądałem telewizję. Były zapewnienia, że tą kadencję to dolecimy do końca, wszyscy wspólnie. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Woli informacji. Dzisiaj 13.30 Mistrza Pogrzebowa za święte pamięci pana Mistrzowa Budnika. Budka, ja mogę prosić o ciszę panu. O 13.30 w kościele parafialnym w kamienicy jest msza pogrzebowa za święte pamięci Mistrzowa Budnika. Pan Budek był radnym trzeciej kadencji Rady Gminy Załuska. Było to w czasach jeszcze pana Edwarda Wójnika. Był szanowanym obywatelem, z tego co wiem, w Złotopolice. Dość popularną osobą. Udzielał się społecznie. Nie wiem, czy to nie będzie nie tak, bo jest to jakby prosił o chwilę ciszy i o powstanie. Oczywiście nie wypadnie się. Dziękuję serdecznie Państwu. Myślę, że to takim przykrym akcentem zakończymy tą 35. sesję Rady Gminy Załuska. Także zamykam 35. sesję Rady Gminy Załuska. Dziękuję Państwu za uwagę.